Franio. No co? Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Wiosna w pełni. Dzisiaj jest bardzo cieplutko. Wszystko tutaj w szalonym tempie budzi się do życia. Kot też. Lilak, potocznie zwany bzem, już puszcza pąki. No i jak będzie tak ciepło, jak teraz głoszą, że temperatury mają sięgnąć nawet 20 stopni, to podejrzewam, że za 2 tygodnie będzie on w pełni rozkwitu. Ten akurat jest jasno niebieski, pełny. Tam jest ten ścięty przez bobra biały. I tutaj też mam jasno niebieski, pełny. Rozrasta się on tutaj jak szalony. Też go już poodkopywałam, ile się dało, poprzekopywałam, ponasadzałam sobie. Turkucie też już się uaktywniły i to w masowej ilości. Zobaczcie, ile tutaj jest dziur po tych szkodnikach. Wszystko na swojej drodze niszczą. One generalnie żywią się innymi robakami, ale nie pogardzą również naszymi roślinami. Kto ma ogród, to wie, co to znaczy turkuć. Zobaczcie, setki dziurek po turkuciach. Ale są tutaj kosy i one każdego ranka, tutaj jest około 20 kosów, w takim stadzie przelatują i chodzą, zbierają, wydziobują tutaj te turkucie. No ale zobaczcie, ile jest dziur. To jest dosłownie coś niesamowitego. Ale co się dziwić, jak jedna samica jednorazowo składa około 500 jaj i przeżywalność, wylęgalność z tych jaj jest prawie 100%. Także namnażają się w szalonym tempie, można powiedzieć. I walka z nimi to jest walka z wiatrakami. A ja sobie umyśliłam tutaj dodatkowe półki w szklarni. Jak ją tutaj mi montowano, to wydawała mi się taka duża, że jest ona ogromna, co ja tutaj będę w niej sadzić. Ale teraz z każdym dniem ona robi się coraz mniejsza. Tutaj Edziu porobił stoły, no i te stoły też jest za mało. Z tej strony posiałam sobie w grządkach warzywa, więc stołów nie może być. I wiecie co, umyśliłam sobie, że zrobię tutaj podwieszane półki. Tutaj idzie taka listwa mocująca. Panowie, którzy tę szklarnię montowali, wieszali się na tej listwie, ona wytrzymała, także moje półki też spokojnie wytrzyma. No i tutaj chcę dać taką deskę podwieszoną na sznurach, takich solidnych sznurach. Będzie ona szeroka i będę mogła sobie poustawiać doniczki na tych deskach, nie bojąc się, że stracę tutaj grządki pod tymi półkami. Na taki pomysł wpadłam, no i ten pomysł chcę zrealizować, ale najpierw, żeby to zrealizować, muszę jechać na zakupy, kupić to, co jest mi potrzebne. Zaszalałam. Kupiłam sobie lawendę, sztuk 4. Już takie dosyć ładne krzaczki. I nawet niedrogo, bo jeden był po 15 zł. Będą już miały w tym roku kwiaty, bo tutaj widzę, że idą pąki. Liść laurowy miałam w zeszłym roku również. Bardzo ładnie mi się rozrósł i wyniosłam go na dwór. Rósł przepięknie. Tak, już wiecie, był krzak. No i później zapomniałam schować przyszłe mrozy. No i niestety po liściu laurowym. I dzisiaj kupiłam sobie właśnie też jeden krzaczek. Kupiłam, jejku, jak to się nazywa? Magi lubczyk. Też mam wysiane kolejne nasionka, ale tutaj są po 3 sadzonki w jednym i to kosztowało 10 zł, także też niedrogo, bo mam 3 sadzonki lubczyku, tu nawet jest 4. Za 10 zł wziąłam sobie 3 doniczki, więc mam 9, no i tutaj 10 chyba gratis, to jest 10 krzaczków. To było liść laurowy 12 zł.
No i oczywiście doniczki. Będę zaraz nawiercać dziurki, sadzić już te dalie, żeby przyspieszyć im kwitnienie. No bo wiadomo, że one zmarzną, jakby się je jeszcze teraz wysadziło do ziemi. One szybciutko wyjdą i później niestety by zmarzły, jak przyjdą przymrozki. A tak będą w szklarni dopiero po przymrozkach wysadzę. No i moje ukochane, jedne z ukochanych kwiatów, hiacynty. Ludzie, jak ja kocham hiacynty. Koło domu mamy ich dosyć sporo, ale te już takie są z pąkami. Wysadzę gdzieś koło szklarni. Wszystko leci. Pomalutku, pomalutku. Deski sosnowe, sztuk 5. 6 właściwie. 5 jest mniejszych, 6 jest większa. Ta jest większa. Sznurek, linka żeglarska, żeby mi podtrzymywała te deski. No i tutaj jest w jednym 15 metrów. Maksymalny udźwig 170 kg. Także półkę z doniczkami spokojnie mi utrzyma. No i to, co najważniejsze, lakier obejca, żeby to zabezpieczyć. I bonusik, jeszcze taki mały, to już dla mamusi, lampion. Zobaczcie. Widzicie tą panią na ławeczce? Mamusia, zobacz, co ci kupiłam. Lampionik. Mamusia siedzi, mówi, że nic jej się nie chce. A ja dołączam do niej i też mi się nic nie chce. Alginit musi ustąpić mi miejsca. Reklama. I nic nam się nie chce, nie? Zobacz. Taki lampionik. Gdzieś wetknie. Tutaj wetkniemy. Chyba koło pompy. Półka sosnowa, meblowa, sękata, klejona. Prosto z serca Kaszub. Nasza polska sosna została w naszej w Polsce, nie wyjechała do Chin. Lakier obejca ekstra. Drewno wiśniowe. Przed użyciem zamieszać. No to mieszamy. Wczoraj było dosyć ładnie, a dzisiaj pogoda już odmienna. Wieje, jest nieprzyjemnie, ale temperatura no nie jest najgorsza. Gdyby nie ten wiatr, to by było fajnie.
Tutaj Edziu posiał pigwę z nasion i wschodzą. Trzy tylko wschodzą? No na razie trzy wyskoczyły, a może jeszcze wyjdzie coś więcej. Wsiał ich tutaj dosyć dużo. Są trzy. Zobaczymy, ile jeszcze wyjdzie. Są zasadzone, ale posiane, ale czy coś wzejdzie? Mogą wzejść. Tu jest pigwy. Te trzy to na pewno są. Mhm. Bo to w takich rozstępach były. W tamtym roku od kolegi dostaliśmy dosyć dużo pigwy, owoców. Edziu robił pigwówkę, robiliśmy taki sok. Też ją kroił w plastry i później robił do słoiczka taką do herbaty. No i tutaj teraz, mężu, będzie mi niezbędna twoja pomoc. Do montowania desek. Tak, tak. Tak, tak. Wczoraj pomalowane, bardzo ładnie wyschły. Teraz zaczyna padać deszcz. Tylko gdzie ten sznurek ma początek, a gdzie on ma koniec? Kto ci to powie? Wszystko tajemnica? O, jest. Znalazł się początek. Jest alfa. A koniec omega będzie tam w środku. Co ja cuduję, kochanie? Kto ci to powie? O, i to teraz, wiesz co, na takiej wysokości będzie trzeba, tylko żeby to mi się nie upaćkało. To trzeba równe sznury pociąć. Równe sznury, tylko chcę ustalić właśnie wysokość tych desek. I dlatego jesteś ty mi tutaj niezbędny, żeby mi ją przytrzymać. Takie, tutaj półek. Dobra, no to chyba taka wysokość, ale tu nie zdążę chyba związać, ja co? Idę do garażu, w garażu są takie zaciski do linek i może tak? Tym by poskręcać. Samochody, jak jadą po mostach drewnianych, to aż tutaj słychać. Te deski są ruchome. Co jakiś czas nabijają je gwoździami, a one pod wpływem ciężaru, pod wpływem drgań i tak się wybijają. I słychać jak dudni. I tak to wygląda. Deski mają długość 1,20 m, także weszło mi ich tutaj 5, bo cała szklarnia ma długości 6 metrów. Jedną deskę wzięłam sobie szerszą od tych czterech, żeby zobaczyć, jak to tutaj będzie wyglądało. I powiem szczerze, że ta szersza lepiej mi się nawet tutaj prezentuje, bo wejdzie mi więcej doniczek. Ale zrodził mi się kolejny pomysł, że kupię sobie jeszcze takie deski szersze, dam je tutaj górą, a pod spód jeszcze doczepię te mniejsze deski i miałabym tak jakby takie dwa rzędy półek, ale to już nie teraz, nie dziś, nie chyba w tym roku, może dopiero na jesień bym to zrobiła już tak po sezonie, zobaczymy jak to wyjdzie, jak będę tutaj stała z doniczkami, to ewentualnie wtedy sobie to pozciągam. Tutaj dam te deski szersze, a pod spód dam jeszcze deski węższe. I ta pierwsza
pierwszy rząd półek byłaby na takiej wysokości, a druga na takiej. Tylko kwestia, czy nie będę tutaj, wiecie, głową barana biła w te deski. Bo i taka możliwość może być. Także na razie zostanie tak. Zobaczę, jak mi się to tutaj będzie sprawdzało. Przede wszystkim, jak będzie tutaj z moim pokłonem. Jak będzie wyglądało moje czoło. No i ewentualnie właśnie zrobię tak, jak mówię, że na tych sznurach bym podwiesiła deski szersze, więc one się automatycznie podniosą, te sznurki. Nie będę ich wymieniać, bo tutaj pójdzie szerzej, więc deska pójdzie w górę, a niżej bym sobie podwiązała drugie. Być może zrobię tak tylko od, załóżmy tutaj, trzeciej deski bądź czwartej. Tu, gdzie wchodzę, gdzie pikuję, przesadzam, przemieszczam się więcej, zostawiłabym tylko te dwie. A tutaj trzecią, czwartą i piątą zrobiłabym podwójnie. Ale to zobaczę, jak mi to wyjdzie w praktyce. I tak to, kochani, wygląda. Zwiększyłam sobie przestrzeń użytkową tej szklarni, bo robi się ona coraz mniejsza na moje potrzeby i powiem, że rodzi mi się już taki plan, aby zakupić kolejną szklarnię. Nie teraz oczywiście, bo już i tak do sezonu nie zdążę, bo prac innych mamy ogrom, więc tutaj montowanie szklarni odpada wiosną, ale jesienią tutaj dalej mam jeszcze miejsce, gdzie ustawić się z kolejną szklarnią i później jeszcze ewentualnie kolejną. No ale na razie to są tylko plany. Ale czarna chmura idzie. Będzie zaraz pewnie znowu suszyło mój ogród. Co już mi troszkę woda zacznie schodzić. Już mam taką wizję, jakieś takie robię sobie plany. O, może za tydzień coś tam zaczniemy ruszać kultywatorem czy talerzówką, to wleję. I plany moje idą w precz. Malowałam deski, schły mi tutaj całą noc i poprzyklejały mi się muszki. Mimo że wyniosłam tam do folii, jakieś takie drobne meszki się poprzyklejały. Dzisiaj od rana wyniosłam na dwór, bo jest wiatr, jest między chmurami słońce, więc one mi bardzo ładnie przeschły. No i mam deski z muszkami. Upstrzone, ubogacone. To będzie tyle na dzisiaj. Będę się z Wami żegnać, a ja biorę się tutaj do roboty. Będę sobie układać doniczki. W kolejnym odcinku będzie już rozsadzanie selera, bo seler mam też bardzo ładny. Ładnie mi tutaj powschodził. Mam posiane kolejne selery. Por również ładnie rośnie. Tu mam akuratnie Talara Maxima. Czas najwyższy się za te selery brać. Ale to będzie odcinek kolejny. A dzisiaj, kochani, życzę Wam takiej pogody, jakiej pragniecie, wymarzonej dla Was, pogody ducha, radości i zdrowia. Do następnego.